Jest 6 rano w Podkowie Leśnej i z Heleną wstaliśmy razem rano po to, żeby sobie nakręcić parę ujęć do vloga, żeby wyjść na dwór, trochę pospacerować. I wstaliśmy nie dlatego, że musimy to zrobić, tylko dlatego, że chcemy to zrobić. Więc pojadę do pracy kolejką, bo zapomniałem samochodu w pracy. W piątek go tam zostawiłem i zapomniałem o tym. No a wszyscy podkowiańscy taksówkarze mają co innego do roboty niż zawieźć mnie do pracy. To jak to jest z tym używaniem słów? Niby słowa to tylko słowa, co? No właśnie wcale nie, bo od tego jakiego języka używamy zależy to, jak będziemy podchodzili do danych czynności, które mamy do zrobienia w życiu. Ja mam dwie takie ulubione pary tak naprawdę słów. Pierwsza z nich to jest muszę i chcę. A druga to jest spróbuję i zrobię. No i z tym muszę i chcę to jest tak, że jeżeli mówimy o swoich różnych czynnościach, które mamy do wykonania w ciągu dnia, o jakichś swoich powinnościach, planach, że muszę zrobić obiad, muszę pójść do pracy, muszę wyprowadzić psa, no to stawiamy się w takiej sytuacji osób, które nie mają kompletnie wpływu na nasze życie. Bo muszę, bo ktoś mi każe, bo coś mi każe, jakaś magiczna siła. Spróbujcie kiedyś zastąpić słowo muszę słowem chcę. Chcę wyprowadzić psa. Mam psa, to jest mój przyjaciel, domownik. No nie chcę, żeby latał z pełnym pęcherzem po domu, żeby mu było źle. Chcę go wyprowadzić. Chcę iść do pracy, no bo chcę zarobić pieniądze na życie, tak? Oczywiście jakiś filutek mi powie, że o, najlepiej to byłoby być rentierem, albo żeby pieniądze z nieba spadły, jakiś totolotek, coś tam. No nie, to nie jest opcja w tym kontekście. To jest trochę tak, jakby rozważać opcję pod tytułem a gdybym był gwiazdą rocka, no ale jak nie jesteś, to nie jesteś, nie? Więc dopóki nie masz tej wielkiej fortuny, która spadła z nieba, no to zasadniczo chcesz chodzić do pracy, no bo chcesz mieć na życie, tak? Takie jedno słowo, wbrew pozorom, niewielka zmiana, tak naprawdę bardzo dużo zmienia, bo jeżeli zaczniemy mówić chcę pójść do pracy, chcę napisać ten raport, chcę dokończyć ten projekt, nagle okazuje się, że mamy moc sprawczą w naszym życiu, że to my decydujemy, co będziemy robili. Że to my decydujemy się na podjęcie jakiejś tam aktywności i w ogóle stawiamy się w sytuacji osób aktywnych, a nie pasywnych, że ktoś nam coś każe. Aktywnych, my chcemy. To naprawdę jest ogromna zmiana i dużo dobrego robi dla psychiki. Jest 7 rano, dzień dobry. I pękło 7 km. A tak w ogóle patrzcie, po raz pierwszy o 7 rano jest jasno. To jest super, to znaczy, że już wiosna się zbliża.